Witajcie, drodzy słuchacze. Z tej strony Jolanta Szymska-Wiercioch. Ja i mąż przygotowaliśmy dla Was kwestionariusz Prusta po góralsku. Będę zadawać swojemu mężowi, Wojciechowi Wierciochowi, pytania, na które on będzie odpowiadał w gwarze podhalańskiej. Wojtek nie używa na co dzień tejże gwary, ale zawsze, gdy to robi, w domu robi się znacznie weselej, ba, czasem nawet można ze śmiechu boki zrywać. Osłuchał się jej w dzieciństwie i wczesnej młodości, gdy żyli jeszcze jego dziadkowie. Ale czy można powiedzieć, że umiejętność mówienia gwarą wyssał z mlekiem matki? Raczej nie. Jest to umiejętność w 100% nabyta. Dzisiaj podzieli się nią z nami. Mamy nadzieję, że pomimo, że kwestionariusz Prusta składa się raczej z poważnych pytań, uczynimy je dla Was niepoważnymi, zabawnymi. Obyśmy wywołali chociaż uśmiech na Waszych twarzach. Tego sobie i Wam życzymy. A więc słuchajcie nas. Hej, no ba, tak będzie. Pierwsze pytanie. Jaki jest Twój pomysł na idealne szczęście? Pomysłów to jest jemu pełno, ale co do szczęścia to ja ta nie wiem. Ale ci powiem tak, robić to, co się kocha, kochać to, co się robi, no i po prostu kochajmy się, sićka, nory mnie, hej. Czego boisz się najbardziej? Jo, góro, niczego się nie boję. No, chyba co, takiej norymnej śmieszci. Tego to się troszeczkę boję. Wojtusiu, kochany, a jaka jest twoja największa wada? Wada? Jo, idealny, człek. Więc no, od czasu do czasu. Odsuwam sobie coś na bok. Tak to, co na co dzień trzeba zrobić, to tak odsuwam, odpycham, więc... No i tyle, no. Niekiedy się tak do tego przypieprzo zabasz, ale no taka jest moja metoda. Coś o tym wiem, o tym twoim odsuwaniu na bok codziennych obowiązków. No ale zostawmy to. Jakiej cechy najbardziej nie lubisz u innych? Hej, jakby ci tu powiedzieć. Egoizmu niekompensowanego inteligencją, czyli prymitywnego, bezkompromisowego dążenia do zaspokojenia własnych potrzeb. Tak go dają pany, kiedy do nas w góry przyjadą. Ja bym ci to powiedział prościej, ale bym musiał trochę poprzeklinać. Te tości nic nie będę godał. No dobrze, a którą żyjącą osobę najbardziej podziwiasz? Hej! Wtedy profesora, wiecie, takiego, co to się Kopernikiem zajmował. Taki pobłazny, a mądry, wiecie, to dość trudno takich znaleźć. Michał Heller się nazywał i się nazywał. Zje jeszcze i dobrze się mo. Chodził starusek, taki dość zapóźniony. A kim on jest? Patrzy w gwiazdy i wymyślał różne cuda. Nazwają go kosmologiem. Co to założył takie jakieś centrum Kopernika, co to badają, tak interdyscyplinarnie, jak to mądrzy go dają. Z tego Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc hej, w Krakowie. Wojtku, a jaka jest twoja największa ekstrawagancja? A co to jest ekstrawagancja? My górole taki nie nazywamy niczego takiego ekstrawagancją. Tak ekstrawagancko brzmi, ale jest, o co chodzi? Powiedz. Chodzi o dziwność. Każdy górol jest dziwny, no. Bo na wiersycku siedzi i na wszystko patrzy z góry. To musi być dziwny, nie? To, co inse nie widzą, to on ta dojrzy. A jaki jest twój obecny stan umysłu? Obecny edy dobry. Jest łożołki zero, ale się trzymam. Co u góroli, to się rzadko zdarza. A co uważasz za najbardziej przereklamowaną zaletę? Hej, talenty. Bo jest każdy, co się lini. Ty inny nieudacnik, będzie ci godą, co je, wasz utalentowany. A ino mu się nie chce rozwijać intelektualnie cy i inacy. Albo co nim od czasu, albo coś im chani przeszkodzi. Gówno prawda, jak to godą Tischner. Wojtku, w jakiej sytuacji kłamiesz? Broń mnie, panie Boże, górol nie kłamie, swój honor mo. A niekiedy to ino całej prawdy nie godą. No ale to co by kogo ta nie martwić, nie,
nie turbować, nie frustrować. Hej, to się tak coś tam wymieso. A czego nie lubisz w swoim wyglądzie? Ezy, taki zaprzystojny. Wszystkie mamy się za pół oglądają. A co ci mówi lustro? Lustro? Hej, ale jakie? Proste, ci krzywe. Jest, bo to jest i tak. I takie, i takie. Jak jest lustro proste, a jo jest krzywy, to jest... jak się coś przynapim, to mi się wszystko wydaje łot krzywio. A jak jest krzywe lustro, a jo jest cześwy, nie. A to się pokrzywił na cześć bunajment. No i to może to wytniemy, hej? Bo już nie wiem, jako to z tą krzywością i jest. Którą żyjącą osobą gardzisz najbardziej? Ha! Mogę kląć? Nie. Nie. To nic nie powiem. Jakie zalety najbardziej cenisz u mężczyzn? Tak, ja bym w Krakowie bywał, to bym głodął co ja. O roztropności, o sprawiedliwości, o jakimś umiarkowaniu. A ja ci powiem, u nas, w górach, czyli no męstwo i siła licy, i przebiegłość, i chytrość, i wszystko, co się wiąże z tym, co by dojść do celu, hej. A co jest celem górala? Na cześć wodcy popijanemu. To najpierw na trzeźwo. Na trzeźwo to trzeba oceniać po pijanemu, a to co po pijanemu to na trzeźwo. I to się później tak wymieso, co już są nie wie z czego chcesz. Jakie zalety najbardziej cenisz u kobiet? Bo wierzę, nadziei, miłości ta nie będzie godą. Wiadomo, czego górol chce od górolki. Co ona musi mieć, a czego mieć nie musi. I po co to godać? Ale ja nie pytam, co góral najbardziej ceni u kobiet, tylko pytam, co ty najbardziej cenisz u kobiet. Ty jako góral, rozumiem, ale ty... A wie, co by była tak ponętno, co by jej mózg był taki prześliczny. Taki wystarczy? Wystarczy. Których zwrotów lub słów najczęściej używasz? Jo! Jo jest twardy! Jo jest hardy! Jo jest niezdarty! Hej! No i róbmy swoje. Co lub kto jest największą miłością w twoim życiu? Och, ty moja kochano, najukochańco, a za tobą długo nic. To. Ej, jak to się godą? Ej, literaturecka. Pani moją tako pomniejso. Boś ty największą moją pani. Jak miło. Kiedy i gdzie byłeś najszczęśliwszy? Ech, co się głupio pytos. Nedy, kiedy byłek małym, potem kiedy byłek większy, kiedy jak cię jeszcze nie poznał, potem to już różnie bywało. No, ale się nie śmiejmy z tego. Jo był najszczęśliwszy w moich góreckach. Hej, na Wilsycku i w Dolince. W Gorcach. No w Gorcach, no ba. Jaki talent najbardziej chciałbyś posiadać? Hej, starco mi już te, co już posiadam. No ale jeszcze, jak mi godął pewien gazda z Krakowa, Kołcz się kozą nazywać. Kozą trzeba wykorzystywać twój gazdo potencjał. A się go pytą, a co to jest potencjał? Tak mi nakręcił, co nie wiem o co chodzi. Mm-hmm. Gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w sobie, co by to było? Cio, mam co w sobie zmieniać? Daj ze spokój dziecyno. To jest ideał. Chłodzący albo leżący. Niekiedy siedząc. Dobrze, mój kochany narcysku, co uważasz za największe swoje osiągnięcie? Cyćko, tyś moją największą osiągnięcie. Hej, ty moją lubo, coś jest, pogubiłem się, kato napisane. Ściągę, tak się zgubił. Gdybyś miał umrzeć i wrócić na ziemię jako osoba lub rzecz, co by to było? Głupio tak, Odo, daj zechaj następne pytanie. No ja tych pytań nie wymyśliłam. Kolejne. Gdzie najbardziej chciałbyś mieszkać? A ja to wiem, syndy dobrze, Hanos nie ma. A ja się z tym nie zgodzę. A źle nam tu? Edy dobrze. Siedzę se z babą, dzieciska robią co mogą. No i tak to leci. Z dnia na dzień. Co jest dla ciebie najcenniejszą rzeczą? Hej.
Nejdu trzeba za księdzem profesorem Józkim Tisnerem zapytać. A jak o ty zdefiniujesz słowo chrzec? To jest dla ciebie bydł łozywiony, czy niełozywiony? To jakoś idea, tako niebiesko, czy taki przedmiot, co to lezi kasi przy drodze? To ja ci więc, dziwce, nie powiem. Bo ty pytos niekonkretnie, a górol jest konkretny i on chce konkretnych pytań. I konkretnie chce odpowiedź. Jest? No to jako byt nieożywiony. Jako byt nieożywiony, a pieron tam wie. Dawaj za następny. Co uważasz za największe nieszczęście? Hej, no nie mieć baby. Nie mieć baby, to nie jest szczęście. No. Chodzi z babą, to jest trudno było. No ale bez baby, no to już nie chłop. Jakie jest twoje ulubione zajęcie? Hej, nie powiem czytanie, ani pisanie. Ba powiem łazienie po górach i patrzenie za babami się rozglądanie. No i co, i picie gorzołki. Ja ci dam za no. Babami. Dlatego wjeżdżą w góry bez ciebie. Ostatnie. Jaka jest twoja najbardziej charakterystyczna cecha? Zdaje mi się, co poczucie humoru, jak to nazywają. A ja to nie wiem, no tak se pieprzy łodrzec i nie w to, że się śmieją. A ja to nie wiem, ze mnie, z tego co powiedział. Co najbardziej cenisz u znajomych? Jakie są jacyś tacy ludzi. Kie człek musi być człecy. Musi mieć być lojalny, solidarny, wyrozumiały. A kto jest twoim ulubionym pisarzem? A kto to jest pisarz? Ha, ha, ha. To by za mądre było, wiecie. Nie będziemy gadać o pisarzach. Dawaj następne pytanie. Jaki jest twój ulubiony bohater literacki? Jest ktoś mi znowu też, też za mądre pytanie, nie? Strasznie. Jak dla górala. No ja bym ci powiedział, co narrator Księgi Niepokoju. Fernando Pessoa. Taki górol, albo i nie górol. Z Lizbony to napisał. Ale to, pominimy to. Z jaką postacią historyczną najbardziej się identyfikujesz? Hej, to oczywiste. Mikołaj Kopernik, bo on patrzył w gwiazdy. A gwiazdy są tam ka góry, a góry są tam ka gwiazdy. I z Josepem Konradem, bo wiecie, on przygodę miał na Wiersycki fale się wdrapywał. No i z Antonim Kępińskim, bo głupotę badała. Głupota i choroba psychiczna. No i wystarczy. Kim są twoi bohaterowie w prawdziwym życiu? Prawdziwe życie? Prawdziwe życie nie istnieje. Nie ma go. Wszystko jest przereklamowane. Jak to Godot pisał w polsku, angielski, Joseph Conrad. Zjemy tak, jak ośnimy. Hej, samotny. Mój Boże. Jakie są twoje ulubione imiona? Papskie czy chłopskie? Chłopskie. Wojciech. 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 O, a żeńskie? Babskie. Jolka, Jolka. Pamiętasz tę noc? No dobra, to rozumiem. I ten dzień. To rozumiem, dobra, dobra. Czego najbardziej nie lubisz? Ej, głupiej podłości i podłej głupoty. Amen. Czego najbardziej żałujesz? Ej, straconego czasu. Jak chciałbyś umrzeć? Za 100 roku. Jakie jest twoje motto? Powiem ci po góralsku. Taką czystą góralscyzną. Per aspera ad astra. To starzy górolejno to znają. Przez trudy do gwiazd, okej. Okay. Kim chciałbyś być, gdybyś nie był tym, kim jesteś? Ja bym chciał być wcieleniem księdza profesora Józefa Tisnera. Bo on, wiecie co? Filozofował se, po górach se łaził i baby nie miał. Przepraszam, ale sam sobie teraz przeczysz. Jedno z pytań dotyczyło tego, co jest największym nieszczęściem dla ciebie. Hej. I co odpowiedziałeś? Życie bez baby. No ba, jako. A teraz chciałbyś być kimś, kto nie ma baby. No ba, a jak z nie? No to teraz tutaj jest sprzeczność. No jest, no i co? A w tuz mi zabroni? Góral wolny człowiek? Sprzeczności mu nie groźne? Dziękujemy za słuchanie.